Ostatni czas zdarza się raz na 4 lata, kiedy najbardziej rozpoznawalnych polityków spotkać można dosłownie na każdej ulicy. W większości przypadków są to reklamy wyborcze. Im bliżej jednak wyborów, tym więcej wydarzeń i pretekstów do spotkań bezpośrednich kandydatów z wyborcami. Dziś kampanii w Zagłębiu Dąbrowskim przyglądał się Paweł Jędrusik. Jeszcze wczoraj ten odnowiony dworzec w Dąbrowie Górniczej prezydent Marcin Bazylak prezentował z posłem PiS Robertem Warwasem. Dziś niemal w tym samym miejscu stał już ramię w ramię z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy, ale lider Lewicy komentował w Dąbrowie Górniczej przede wszystkim kwestię referendum podczas wyborów. Stwierdził, że ludzie boją się wziąć w nim udział, bo obawiają się sankcji. Dlatego ma propozycję dla swoich wyborców. Protest obywatelski pod hasłem PiS bierze, ja nie biorę. To powinno polegać na tym według mnie. Idziemy do komisji wyborczej. Odmawiamy przyjęcia karty do głosowania w sprawie referendum. I mówimy jasno komisji wyborczej, żeby zapisała to, że odmawiamy wzięcia tej karty. Im bliżej wyborów parlamentarnych, tym więcej obietnic pada. Dziś taką złożyła Bożena Borowiec, która jest zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej, a kandyduje do Sejmu. Pierwsze, co załatwię, to będzie dojazd do Krakowa. Jestem absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest tylko 76 kilometrów. Ja to załatwię. Chodzi o kolejowy rozkład jazdy. Załatwić z kolei finansowo duchownych chce Kamil Wnuk z Polski 2050, który jest liderem trzeciej drogi z okręgu numer 32 do Sejmu. Polska 2050 ma konkretny program rozdzielenia Kościoła katolickiego od prawa państwowego. Stąd też uważamy, że trzeba, jedną z ważnych rzeczy jest likwidacja funduszu kościelnego. Dzisiaj fundusz kościelny w budżecie na rok 2024 został zwiększony o ponad 40 milionów i wynosi on w planach budżetowych Prawa i Sprawiedliwości 257 milionów złotych. Ogłosy w towarzystwie prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego walczy natomiast Miłosz Motyka z trzeciej drogi. W tym przypadku mowa była o pieniądzach dla samorządów. Dzisiaj niezgoda ideologiczna Prawa i Sprawiedliwości na pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest zarżnięciem wspólnoty lokalnych, jest mordem na polskiej gospodarce i uderza bardzo mocno w potrzeby mieszkańców Sosnowca, w potrzeby mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, w potrzeby wszystkich wspólnot lokalnych. My przypominamy, że do wyborów parlamentarnych zostało równo 10 dni.